To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holand. Mówić Agnieszce, to jest <grymnie> dla mnie właściwie coś krępującego, bo znamy się tak dawno. Przeżyliśmy tyle przygód y z historią równolegle, że właściwie to trzeba by książkę napisać, albo też, no nie wiem, streścić to w paru słowach. Poznałem Agnieszkę w okolicznościach nieprzyjaznych, ale Agnieszka sama o tym mówi. Mówi o tym ostrzej niż ja to opowiem. Ale historia jest sama w sobie dosyć karkołomna. To znaczy, znałem historię jej ojca i człowieka, który wypadł z okna w podejrzanych okolicznościach. Człowieka, który był związany bardzo z reżimem stalinowskim i który potem, jakby po październiku. Jakby wycofał się ze wszystkiego, dobrowolnie był podobno. Dalej powinien być w tej elicie władzy, był w niej towarzysko, ale nie był w niej już y, służbowo. To była taka legenda. No a to, że jego córka po jego śmierci przez jakiś przyjaciół została skierowana na studia do Pragi, to już była taka jakaś rzecz, która ją od nas oddalała. I teraz, kiedy zrobiłem iluminację. Agnieszka wypuszczona z aresztu, czy z więzienia wręcz, którego doznała w Pradze za praską wiosnę, za to, że uczestniczyła w tych wolnościowych ruchach, no przyjechała jako nieznana zupełnie nikomu w Polsce osoba, nikomu w branży. I zwróciła się do mnie, żebym ją zatrudnił przy iluminacji. Dość obsesowo, tak powiem zdziwiony, nieznana mi osoba. I ona mówi, będzie pan miał z tego powodu nieprzyjemności. I powiedziałam otwarcie, ale pan katolik, to niech się pan zachowa przyzwoicie. No ja to oczywiście no, potraktowałem to niezupełnie jako żart. I poprosiłem, żeby panią Agnieszkę wpisać na listę moich asystentów. Po czym dostałem telefon, że mam się zgłosić do ministra, wiceministra od kinematografii. ten powiedział, że pana mowy nie ma, nie zrobi pan tego filmu z panią Holland. Nie życzymy sobie tego. No i tutaj. Jeśli wydaje złe świadectwo, nie złe, bo to tak, jest, tak samo bym dzisiaj postąpił, mianowicie zamiast powiedzieć, tak jakbym godnościowo chciał się unieść, powiedzieć, proszę Państwa, nie wolno nikogo dyskryminować, ona jest takim samym pracownikiem jak każdy inny i powinna mieć prawo do pracy, zamiast mówić coś takiego, co by było bez efektu, Patrząc w oczy pana ministra, zapytałem, czy on zna panią Holland. Ona, on powiedział, no, że osobiście chyba nie zna. Na co ja powiedziałem, proszę pana, to jest taka osoba, że ja się boję jej to powiedzieć. Dlatego proszę, żeby pan mi to dał na piśmie, bo ja inaczej nie mogę jej teraz zwolnić czy rozwiązać umowy. No i pan minister powiedział, że dobrze, dobrze, oczywiście przyślę panu takie pismo, ale nie przysłał, To też się bał. Nie Agnieszki Holland, ale bał się tego, że takie pismo, jak zostanie w papierach, to jednak kiedyś może się przeciwko niemu obrócić. To był rok 74. No i Agnieszka do, do, dotrwała u nas w ekipie do końca. Jak się okazało, że to pismo nie przychodzi, Agnieszka przyszła do mnie bardzo uczciwie powiedziała, że ma poczucie, że użyła szantażu i że się trochę tego wstydzi. No, ja powiedziałem, że też poczułem ten szantaż i polubiliśmy się ogromnie od tego czasu. Jesteśmy w żywej, w żywej przyjaźni. Ja bardzo cenię ją jako artystkę. Wydaje mi się, że z kobiet reżyser, reżyserów w Polsce to jest na pewno osoba pierwszej wielkości. Cenię ją także za taką wspaniałą zadziorność, jaką ma w swoich filmach, że rzuca się na tematy, które wcale są, nie są łatwe, nie są popularne. Sam produkowałem parę jej, jej filmów i oczywiście w produkcji była wspaniałą profesjonalistką, więc w ogóle to żadnych anegdot nie wspominam, ale ta jej koprodukcja z Kanadą no była bardzo trudna. Ja tam wtedy podrzuciłem jej mojego aktor aktora, który grał w dotknięciu ręki. I no, sam film. Był tak skonstruowany, że gdyby odciąć ostatnie 15-20 minut, kiedy się demistyfikuje historia, no to byłby bardzo słodki melodramat o uzdrowicielu, ale oczywiście nie było mowy o tym, żeby Agnieszka zrezygnowała z takiej strasznie surowej, zimnej potem, takiego kubła zimnej wody, którego, który wylewa na publiczność, pokazując jakby drugą stronę medalu. To kto widział film i Julia wraca do domu, to sobie to uświadomi. No, i film dlatego nie miał takiego wielkiego powodzenia. Bardzo sobie cenię to, że yy, Agnieszka podjęła kwestię tego głodu na Ukrainie i pokazała Zachodowi tą straszną nieuczciwość, jaką popełniła Lewica, udając, że tego wszystkiego nie wie, a przecież wiedziała. Bardzo ją cenię za niezwykle interesujący film o Popieuszce właściwie o jego mordercy, gdzie naprawdę pokazała coś bardzo głęboko i ciekawie. Na tyle głęboko, że ten film też takiego wielkiego powodzenia nie miał. Poza tym nie mógł mieć powodzenia, bo historia Popiełuszki dla Zachodzie była strasznie trudna do zakwalifikowania. Lewica nie lubiła tej historii, a katolicy nie wypowiadali się w ogóle i to jest film jakby trochę zmarnowany. A wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawy. No i tak można ciągnąć dalej jej całą Bogatą biografię, to że umiała w Hollywood, właściwie bo dla Disneya, e, zrobić film bardzo akademicki, klasyczny, tajemniczy ogród. No, zrobiła wiele rzeczy takich zaczepnych, ciekawych. Jej film z kolei na tematy takie kościelno-watykańskie no, zawierał błąd, który jej wytknąłem, ona się bardzo na mnie. Oburzyła, ale błąd jest obiektywny. Mianowicie, tam biskup ma wąsy, tymczasem instrukcje wewnątrzkościelne nie przewidują takiej możliwości, trzeba mieć specjalną zgodę, żeby nosić wąsy, bo wąsy mają jakąś taką konotację prawie erotyczną. Więc broda tak, ale wąsy nie, a tam jej główny aktor Niemiec chodzi z wąsami. Ale to jest chyba najwyższy poziom konfliktu, jaki przeżyliśmy z Agnieszką, bo poza tym. W trudnych czasach, w ogromnie trudnych czasach, które nastąpiły w stanie wojennym, kiedy ona znalazła się za granicą, nie bardzo znając języki, nie mając wystarczających kontaktów, no, w sytuacji właściwie dramatycznej, i nadzwyczajnie dała sobie radę, i potrafiła się błyskawicznie języków nauczyć, i potrafiła najpierw pracować z niezwykle trudnym producentem, Arturem Braunerem, i zrobiła od razu film, który był wybitny i który z kolei był przedmiotem jakiegoś oskarowego skandalu, bo Niemcy go zgłosili, potem jakoś tam wycofali, coś tam było takiego, że zwróciła i nawet tym na siebie uwagę. No i pamiętam, co jest taką, takim przykładem różnicy temperamentów. Myśmy prawie tego samego dnia po ogłoszeniu stanu wojennego, że, jeśli mi się dobrze pamiętam, Agnieszka chyba była w Szwecji, ja byłem we Francji, ale byliśmy wszyscy obdzwaniani przez dziennikarzy, i padało to samo pytanie: kto to jest ten gwarz generał Jaruzelski, który dokonał wojskowego zamachu stanu w komunistycznym kraju? I wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy tak samo, tylko było to inne, frazowe, inne innym doborem słów. Agnieszka powiedziała krótko: sowiecki generał w polskim mundurze. A ja powiedziałem: patriotyzm pana Jaruzelskiego. Nie spotyka się z moim. Mówiąc prawdę, to przecież było to samo. To znaczy, że nie uważam go za polskiego patriotę w tym, co zrobił. Chociaż on się za takiego prawdopodobnie uważał, myśląc zapewne, że ratuje Polskę, i tego chyba jeszcze długo się nie dowiemy. Na ile on sam wiedział, że ratuje, albo że blefowano z, ze strony radzieckiej. O tym już się nie wdaje, ale po prostu Agnieszka była zawsze radykalna i nie owijała rzeczy w mówiła twardo i ostro czasem nawet przesadnie no i tyle przy iluminacji pamiętam jej bardzo duży wkład poza tym jest ona tam przez chwilę na ekranie i można powiedzieć że była bardzo ładną, atrakcyjną dziewczyną no i ogromnie silną osobowością ale była to przy iluminacji wspaniała grupa ludzi, którzy mi pomagali więc Agnieszka była w tym gronie bardzo cenioną osobą i taką pozostaje do dzisiaj Wydaje mi się, że jest taką naszą sztandarową, polsko-europejsko-światową reżyserką.